Witamy w kolejnej części naszego podcastu. Moim Waszym gościem, Mariusz Krawcu, był operator JW Grom, aktualnie przedsiębiorca, który rozwija projekt Siły Specjalne w Biznesie, na którym miałem okazję być. I od razu bardzo polecam, o tym będziemy też rozmawiać. Ale ja zapomniałem najważniejszej rzeczy, że tu stoi taka herbata z prądem. Nie możemy jej oficjalnie reklamować, bo państwo dba o to, żeby społeczeństwo było zdrowe. Więc tutaj przesuwam w swoją stronę, jak skończymy rozmowę, to sobie A, Powiedz coś więcej na temat tej herbaty. No to mogę ci powiedzieć tylko yy, tyle, że w tej butelce... 40% jest jest 18,50 50 zł akcyzy. Odnieść sobie <noise> tam VAT Nie, dochodowy wiesz, i... Tutaj się śmiejemy, ale tutaj powiem słuchaczom, widzą, że miałem okazję skosztować tego, tej herbaty. Rudej. rudej Niektórzy mówią, rudej, rudej herbaty, herbaty. I też miałem okazję puścić się w obieg, żeby dowiedzieć się, jak smakuje im ta herbata i okazuje się, że jest wytrawna. I jeżeli ktoś faktycznie lubi dobrej jakości herbatę, tak. to mogę z czystym sumieniem polecić, bo ma bardzo nietuzinkowy i wyjątkowy smak. A Ja też mam coś dla ciebie, jeżeli pozwolisz. No, oczywiście. No, sięgnąłem sobie tutaj w otchłani. Czy ty kojarzysz tę sytuację? O, no pewnie. To może pokażę naszym widzom. Ten oto tutaj gentleman niesie na plecach kobietę, która w styczniu w ramach naszych warsztatów stwierdziła, że nie będzie szła przez tą wodę, nie będzie ściągała butów, po czym gentleman tutaj, proszę, nie, tylko, nie będę tylko wiesz, mikrofonów, powiedział dobra, to ja cię przeniosę. Także to będzie taka pamiątka. Ja miałem takie wysokie owiecierki <noise> tak. wodoszczelne. Tak, pierwszy raz widziałem uczestnika naszych warsztatów w gumiakach na, <noise> na warsztacie. Pokażę tak. tutaj, o. Widać, panie? Operatarze. Trochę cofnij. O, teraz. O, Fajnie. Nie, dobra robota, ale pewnie o tym później pogadamy. Tak, żebyś miał tutaj ku pamięci, że, że warto, warto pomagać. bo w Tą górę wchodziłem tam, po drugim i mówiłem: wydłuż to... krok Wydłuż krok, jak, to... <laughs> wydłuż krok, tak, jak się tak, męczy. Tak, tak. Powoli przyspieszamy, Fajnie, tak. Fajnie, położymy tutaj. O, za kepi. będzie widać. O. Także dzięki. Ja również dziękuję i właśnie o tym chciałem porozmawiać, bo. Właśnie jak, to, jak te siły specjalne przenikają się z tym biznesem, bo też yy, ty dużo uczestniczysz w tych wszystkich szkoleniach dotyczących samorozwoju, mm. rozwoju osobistego i coachowania, nie wiem jak to jest trochę, czasami już tak tych coachów wyskakujących w tych yy, rolkach i tak dalej już jest trochę. I uczą jak tam. Pewnie tak. Kiedyś widziałem takiego, tak. takiego mema, że właśnie taki coach wstaje rano, robi medytację, je wygańskie śniadanie, pije wygańskie, wygańską kawę, yy, robi trening, przemawia do, do ludzi, czeka na przelew od taty, po czym znowu idzie na siłownię, tak. robi bieganie, rozciąganie, później czyta I książki żyć i, mówi, żyć. i mówi tam całej reszcie, jak mają żyć. Nie? Po czym tak. na samym końcu siada do swojego Mercedesa i mówi: tak trzeba żyć. Tak trzeba żyć. To takie szkolenia chodzi, czy jak? Nie wiem. Bo jak wygląda rzeczywistość? Nie wiem, o kim ty mówisz szkolenia. <laughs> no, ale nie masz, wraże masz wrażenie że... Ale o co pytasz? No właśnie, na jakiego rodzaju szkoleniach, na jakiego rodzaju ty szkolenia jeździsz mm -hmm. i z czego też szkolisz ludzi? To znaczy tak. Um, przede wszystkim, myślę, że to w dużej mierze też um, dla osób, które nie widziały pierwszego odcinka, um, to um, jako... Osoba, która służyła w jednostkach specjalnych w gromie, my jesteśmy od samego początku uczyni tego, że cały czas jest coś, co można poprawić. Jakby tak mamy zakodowane i. No jak prawdziwy mistrz. Jak prawdziwy mieszcz. Nigdy tak. nie jest zadowolony życie, ze swojego życie dzieła. Życie pokazuje, że zawsze może być troszeczkę lepiej. Nie o kilka procent. I jak spotykając się, czy tam współpracując z jednostkami e, specjalnymi z większym jeszcze doświadczeniem niż, niż nasza, to zawsze wyciągamy kilka procent. Wiadomo, to są. To są czasami promile, czasami procenty, niewiele, ale zawsze jest jakby ta cegiełka do przodu. I e, z takim troszkę backgroundem w postaci właśnie myślenia o tym, e, jak funkcjonować, wyszliśmy z, z tej jednostki. Mówimy: no bo jak dobrze wiesz, mam dwóch wspólników, z którymi razem buduję KPL. No i jakby siłą rzeczy razem rozwijamy projekt Siły Specjalne w Biznesie, który jest totalnie e, narodził się przypadkowo, ale pewnie o tym zaraz pogadamy. I. Żeby być w tym miejscu, w którym dzisiaj jesteśmy, żeby móc po kilku latach mieć szansę budować no ponad 160 domów, no to jest pewien proces, tak? I można go przyspieszyć, można go trochę zoptymalizować i jakoś trochę poukładać lepiej. Dzięki temu, że ma się dostęp do wiedzy, do, do pewnych rzeczy, które, które dzisiaj funkcjonują, wiesz, jednak w tym otoczeniu naszym biznesowym I w świecie, kiedy okładka jest ważniejsza niż treść, sam dużo że wie, że ciężko znaleźć takie miejsce, gdzie, gdzie możesz faktycznie tej treści dostać. Nie? Te wszystkie Instagramowe historie, e, TikTokowe e, czy też burleskowe, e, tak, mowy motywacyjne, e, no już się powoli wszystkim gdzieś tam wylewają bokiem. I wiesz, no trzeba się troszeczkę faktycznie zakręcić, że, żeby trafić w miejsce, gdzie, gdzie ta wartość jest w tym wszystkim. No, jakby projekt Siły w Biznesie jest takim miejscem, mogę powiedzieć z swojego punktu widzenia, bo on się narodził właśnie z potrzeby takiej, że ludzie szukali treści, a nie okładki. I, i, I tak to dzisiaj wygląda. Jeżeli chodzi o mnie, czy o nas, to wiesz, odchodząc do cywila, zrozumiałem, że bardzo mało wiem na temat tego, jak działa biznes. No bo mówmy się, że 20 prawie lat funkcjonujesz w pewnej rzeczywistości, to nie ma przestrzeń za, to, za bardzo, żeby się wiesz, odnaleźć takiej biznesowej. No, wszystko jest. Nie, nie masz czasu na to, nie? Żyjesz wiesz, w bańce, gdzie ci płacą pensje, gdzie ci organizują trochę życie, masz program szkolenia, masz w miarę poukładane procedury i procesy. Wchodzisz w pewną maszynę, która działa, tak? jesteś elementem tej maszyny, i nagle wychodzisz. Do całkowicie innego świata. Do świata, gdzie nie ma tej bańki, gdzie trzeba jednak się wiesz, zakręcić dobrze, żeby móc jakoś sobie tą swoją rzeczywistość na nowo poukładać i to nie jest łatwe. Ale teraz patrzę z perspektywy czasu, my jako operatorzy sił specjalnych wychodzimy, uważam, z bardzo dużym bagażem doświadczeń i pewnymi takimi. Kompetencjami, że nawet niektórzy z nas chyba nie zdają sprawy, że, że, to, że to mają. I jak widzę, jak, jak angażują gdzieś tam swój czas, to, to wiem, że można zrobić to lepiej. Nie? Jak na przykład widzę, jak działa polski biznes, się zastanawiam, dlaczego polski biznes nie korzysta z doświadczeń ludzi, którzy służyli w siłach specjalnych. Mówię nie bez kozery: siły specjalne, bo. W wojskach regularnych jest całkiem niezła grupa osób, które faktycznie robią dobrą robotę, ale jest też cała masa osób, które są tam po prostu, żeby przeżyć, żeby być, żeby po prostu ten system, który jest skonstruowany, no daje im tam takie bezpieczeństwo, te etatu i jakby funkcjonują w tej takiej rzeczywistości, im to wystarcza. I on faktycznie, wychodząc później do, do cywila, jest nauczony pewnie takiej bierności, bo trochę mówmy się w takich sytuacjach w, w jednostkach standardowych dość często zdarzają się takie osoby, które po prostu są tam wiele, wiele lat na ciepłe etacie i sobie tam powolutku gdzieś tam dogorywają. A te osoby, które faktycznie chcą coś zrobić, są proaktywne, wychodzą z jakąś inicjatywą, to moim zdaniem ogromny mają potencjał dzisiaj, jeżeli chodzi o rynek, rynek cywilny, bo widzę, jak bardzo brakuje tego mindsetu, jak bardzo brakuje tych wartości, które dają, dają właśnie siły specjalne, bo, bo jakby zatrudniam, rekrutuję, wiesz, zwalniam i, i jakby cały czas daję pracę, myślę, że spokojnie ponad 100-200 osób dzięki temu, że budujemy teraz te kilkadziesiąt domów jednocześnie. Tak by pracuję na ten cały proces, ten deweloperski, więc, więc jakby widzę, jak to funkcjonuje. I jak mam okazję współpracować z osobami z naszego środowiska, to jest po prostu jedno z lepszych doświadczeń, jakie, jakie, jakie mam, bo odchodząc na emeryturę, pierwsze z czym się zdarzyłem, to zauważyłem, że jest całkowicie inny poziom motywacji. O ile przez gromie, ja nie musiałem się zastanawiać, czym się chce, czy mi się nie chce. Ja nie musiałem się zastanawiać, czy koledze się chce, czy się nie chce. Nikt nikogo nie gonił do tego, żeby po południami z Szotgane stał i ćwiczył e, odpowiednie, e, wiesz, nawyki. Nikt nikogo nie zmuszał do tego, żeby założyć ciężki sprzęt na plecy i pójść, się, wiesz, no jednak jest ciężka praca fizyczna, żeby być troszeczkę lepszym, coraz lepszym. To było jakby wpisane w nasz genotyp. Tak byliśmy dobrani, w takiej kulturze organizacyjnej żyliśmy, więc jakby to było w miarę naturalne. I teraz wychodzisz do świata cywilnego i widzisz to całkowicie inaczej. No jest tak, Ale nie... widzisz, to ja, ja, o to chciałem zapytać, bo z perspektywy czasu, co dla ciebie jest yy, łatwiejsze czy trudniejsze: bycie operatorem czy bycie przedsiębiorcą? Bo widzisz, ty mówisz, że miałeś sprawdzonych chłopaków i tak dalej, ale tam była selekcja i tak dalej. Jak ty jak jesteś na wolnym rynku teraz, tak. to ta selekcja wygląda przynajmniej z mojej perspektywy i z moich doświadczeń tak, że ty tak, bierzesz tego człowieka, zatrudniasz go, przez trzy miesiące go. Uczysz, przygotowujesz do pracy, przez trzy miesiące płacisz mu za to, czyli nie dość, że kogoś jeszcze bierzesz do pracy, że mu dajesz pracę, to musisz go przygotować do tej pracy. A on po trzech miesiącach mówi: no wiesz, ja tego nie czuję. Nie? Czuję się nie wartości. wiesz co, za mało mi płacisz albo chcę podwyżkę i tak dalej. Okay. Nie? I wszyscy wie, dobrze wiemy, jak to się kończy. Mm -hmm. I co wtedy stać się na następnego? Bo dobra, jeżeli masz budżet, nie wiem, roczny na takiego, na znalezienie takich dwóch, trzech i tak dalej, ale jak nie masz? Jeżeli nie masz budżetu na zatrudnienie e, jak sobie ty, osoby, jak, jak sobie ty bądź osób, radzisz? które faktycznie mogą wpłynąć, to nie bierz się za biznes. Mówię w takim sensie, że ciężko znaleźć współpracownika, czy pracownika, który będzie wkładał tyle serca i zaangażowania, co właściciel firmy. No, mówmy się, no, ciężko. Nie znaczy, że nie można, ale nie jest to takie oczywiste i łatwe. E, więc zazwyczaj jest tak, że no, ja też tak zaczynałem, jakby wszystko robiłem sam. Tak? czyli sam przygotowałem przelewy, sam przygotowałem dokumentację księgową, sami, jakby wszystkie rzeczy związane z procesem deweloperskim, każdy z nas, mówię o, o mnie i moich wspólnikach, Robercie i Wojtku, wszystko przeszliśmy na własnych powiem, barkach, tak, wiemy jak sprzedawać, jak robić proces marketingowy, jak przygotowywać kwestie związane z due diligence, danej inwestycji, jak finansować, jak układać wszystkie rzeczy, każdy z nas to robił, tak? każdy z nas miał, ma, ma jakby ma tą świadomość, jak, jak to wygląda. Natomiast nie jesteś w stanie wyskalować firmy, jeżeli nie otoczysz się e, ludźmi przynajmniej na tyle, wiesz, e, dobrymi, żeby pomóc ci w tym całym procesie. I teraz to nie jest łatwe. Ja sam się mierzę, e, my mierzymy się, wiesz, no jednak rekrutując do domieszkań logicznie, e, staramy się dobierać osoby, które najbardziej pasują do tego. Kultury organizacyjnej, jaką my mamy u nas w firmie. Jakby staramy się dobierać, mówię staramy, bo to nie jest łatwe, żeby pasować do naszego mindsetu. Jednak wiesz, w trójkę jesteśmy bardzo wymagający wobec siebie. To jest tak, że zakorzeniona samodyscyplina, czy to ze sportów ogólnych, czy ze sportów walki, czy z tego, że, że byłeś tym żołnierzem i jakoś wiesz, przez te wszystkie lata ta dyscyplina, dyscyplina w tobie została, powoduje to, że jak ty rano wstajesz. To, jakby ja nie muszę sprawdzać moich wspólników, czy oni swoją robotę robią, bo wiem, że robią. I teraz wymagam od siebie i od moich wspólników, żeby byli wiesz, cały czas zaangażowani na 120%. I tak samo wymagamy tego od naszych współpracowników. I tu się zaczynają robić schody no bo sam dobrze wie, że, że nie jest to łatwe. I teraz. Tomku, drogi, ja wiem, że chciałbyś usłyszeć, że masz przerypane życie, bo jesteś przedsiębiorcą, a chłopaki jeżdżą i bawią się w piaskownicy, wiesz, za granicą. A my za, za, pieniądze po, za pieniądze podatnika, tak. Ale tu muszę wziąć łyka głębokiego, ale nie do końca tak jest. Znaczy, to w dużej mierze zależy, na jakim etapie rozwoju jesteś. No bo, i z czym się mierzysz? No bo będąc w wojsku, w jakimś określonym systemie, pod tym kloszem systemowym, faktycznie, no, czy jesteś efektywny czy nieefektywny, to raczej tą pensję dostaniesz. Pracując na etacie bądź prowadząc własny biznes, jeżeli jesteś nieefektywny, to nie będziesz miał tych pieniędzy. Więc, jakby, co jest łatwiejsze? No wiadomo, że bycie w tym takim bezpiecznym, systemowym rozwiązaniu. Z drugiej strony, jedziesz za granicę do Iraku, do Afganistanu, czy tak w innych miejscach, gdzie, gdzie polscy żołnierze uczestniczyli bądź uczestniczą, e, i okazuje się, że codziennie spada na twoją bazę rakieta. I teraz, co jest fajniejsze, siedzieć e, 8 godzin na etacie w Polsce, czy siedzieć w piaskownicy i czekać, kiedy w ciebie przyzwoni coś. Sam muszę sobie odpowiedzieć. Ja, ja widzę taką jakby różnicę, bo są takie momenty, w których to było wygodne, bo faktycznie miałem swój karabin, swoje radio i swoje zadanie, jakby funkcjonowałem w jakimś takim określonym systemie i to było dla mnie ok, bo to było, to było bardzo fajne, ale z drugiej strony na przykład miałem bardzo mały wpływ na rzeczywistość. Wiesz dobrze o tym, że wojsko jako duża organizacja ma bardzo dużą bezwładność i teraz chcesz coś zmienić, ok, masz pewien wpływ, ale jest. Tak duża bezwładność tego systemu, że, no, że jakby ten wpływ jest relatywnie mały. Znowu prowadząc swój biznes, masz ogromny wpływ na to, jak ten biznes wygląda. Jeżeli wkładasz do serca e, kreatywności, takiego podejścia właśnie proaktywnego, to jest dużo większa szansa na to, że ten biznes będzie działał tak, jak ty chcesz, a nie tak, jak system go gdzieś tam kurczy, układa. Więc jakby to w dużej mierze też zależy od ciebie. A że jest ciężko i ciężko dobrać kadry, no to jakby wszyscy wiemy i to, to zawsze tak było, tak? No, to jest naturalne. To jakbyś mnie zapytał, co zmienić, gdybym na przykład ja nie chciał, żeby w czasie kontaktu ogniowego tak często na przykład strzelali do mnie, nie? no to. Co mam ci na powiedzieć? Napalm. No, w no. na, na. piecu chyba tu zimno. No. A powiedz mi jeszcze tak w ogóle, na chwilę jeszcze wracając do tej wojaczki. Ty tak już teraz, nie? No. jak już skończyłeś tą służbę i tak dalej, bo tam dużo komentarzy, to nie nasza wojna w Iraku, w Afganistanie, najemnicy i w ogóle nie tak, w naszych tak. interesach. Ty miałeś teraz, tak patrzysz yy, z takiego, wiesz, yy, już, już dojrzałego faceta, że faktycznie to potrzebne było, ten wyjazd i, i tak już. Ja rozumiem, że to szkoleniowo i to dało jakby kopa armii, że się zaczęła rozwijać i tak dalej, ale tak, wiesz, no jednak najecha... najechany został jakiś kraj. Mm -hmm. Prowadzana siłą demokracja, która się nie udała. Irak rozwalony, Afganistan rozwalony. To by też o sprawy geopolityczne, rozumiem. Tak. Świetnie. Z perspektywy żołnierza ciężko w się wypowiedzieć na ten temat, bo. Ale właśnie, ja już nie pytam z perspektywy żołnierza, tylko ale już właśnie, jesteś... no Ale ja, wiesz, tak, ale nadal jesteś żołnierzem. Jakby to jest 20 lat, wiesz. Połowa twojego życia, to, to, to jednak byłeś, jesteś, myślę, że do końca życia jesteś, jesteś żołnierzem. I jakby z perspektywy żołnierza, e, ja, ja widzę tylko to bardzo pozytywnie. To znaczy, trochę zdewaluowałeś te rzeczy związane na przykład z przygotowaniem polskiej armii. Pamiętasz, jak ci mówiłem, jak miałem 27 lat trafiłem do Afganistanu pierwszy raz? Jak wyglądała polska armia wtedy, a jak ona dzisiaj wygląda? I teraz e, możemy, nie wiem, narzekać na policjantów. Bo są tacy, tacy owacy, tak? Ale z drugiej strony, ja byłem w krajach, gdzie ta policja nie ma wpływu na to, jak wygląda, wiesz, społeczeństwo i widzę, co się dzieje w tym społeczeństwie. Ja nie wiem, jestem we Francji, czy jestem w Austrii. I ja widzę jakiś poziom bezpieczeństwa na ulicy, jakiś, jakiś poziom bezpieczeństwa w Polsce. W kontekście tego, te służby, które są dookoła, to są służby, tak? I teraz, jakbyś zadał pytanie nie wiem, pielęgniarce: czy to jest racjonalne, że ona przez 12 godzin dziennie Podciera tyłek, nie wiem, krawcowi, który leży, wiesz, po, po wypadku, to jest rodzaj, wiesz, służby, bo no, to ciężka zaś praca. I tak samo jest tutaj. Policjant, funkcjonariusz czy żołnierz, to jest taki pewien rodzaj służby. Ja tak na to, na to patrzyłem od samego początku. I ja mam świadomość, że wśród widzów e, jest e, bardzo dużo, wiesz, racjonalnych ludzi, którzy patrzą na to, wiesz, w inny sposób, e, bo płacą podatki i w sumie nie do końca czują temat. Ale ja też widziałem te obozy. W których szkoleni były osoby, które później były wyrozsiewane po całym świecie, i jakby one miały robotę do zrobienia. I można by się było kłócić, czy to jest polski interes, amerykański i tak dalej, bo dobrze wiemy, że geopolityka jest dużo bardziej skomplikowana, ale tak patrząc z perspektywy Polaka, który relatywnie bezpiecznie siedzi sobie wieczorkiem na tarasie, bądź na balkonie, pali papierosa czy pije piwko, to dużo osób które dzisiaj funkcjonują w obszarze bezpieczeństwa, powodują to, żeby dana osoba mogła sobie spokojnie usiąść i wypić to piwko, bądź zapalić papierosa. Ja tak na to patrzę ja to w głęboko wierzę, bo, bo to faktycznie było. To raz. Dwa. Czy e, z perspektywy Polski to było e, ok? Myślę, że Polska mogłaby dużo więcej na tym zyskać, gdyby e, jakby była lepsza polityka. Była lepsza polityka. Widzę, widziałem niejednokrotnie, że przestrzeń do tego, żeby więcej dla siebie Polacy mogli wynieść, była, bo widziałem, widziałem jak inne kraje jakby z tego korzystają, i zawsze się zastanawiałem się, dlaczego Polacy z tego nie korzystają w takim wymiarze, jak mogliby. Nie wiem, z czego to wynika, jakby za mało mam wiedzy, ale widzę, widziałem, że przestrzeń była, bo to widać było po innych krajach. I tutaj mogę powiedzieć, że, że tutaj daliśmy ciało jako Polska, bo na pewno można było z tego więcej wyciągnąć dla nas jako Polaków. Wróćmy do biznesu. Ja mam taki przykład z życia. No, masz, nie wiem, właśnie, nawet mówiłeś, nie? Menadżer. Mm. No. Bo to jest taka bieżąca sytuacja, której mówisz, wysypała ci się menadżerka czy menadżer. Co robisz? No, jesteś gdzieś tam tutaj, już wszystko jest pokładane, maszyna tam sobie działa i na przykład ktoś tam wypadł. Zresztą mm -hmm. to tak by od samego początku. Em... Jeszcze wracając do tego, co wojsko może nauczyć biznes, albo co może przekazać, no to właśnie w ramach tych warsztatów, które, które zaczęliśmy robić dwa lata temu, w wojsku jest tak, że na każde stanowisko jest zastępca. Jeżeli idziesz, nie wiem, jesteś odpowiedzialny za jakąś działkę, ja byłem odpowiedzialny na przykład za nawigację, to zawsze miałem zapasowego nawigatora. Jeżeli jest łącznościowiec, Odpowiedzialny za łączność, czy moje łączności, zawsze ma zapasowego łącznościowca. Jeżeli jest dowódca, to ma zastępcę. Jeżeli mam e, osobę w administracji, to zawsze jest jedna osoba, która w momencie, kiedy ta osoba pójdzie na urlop, to wie, jak ta administracja funkcjonuje. E, nie stawiamy takich pustych miejsc. I tak samo było w obszarze, o którym teraz mówisz. Tak? Jeżeli masz pewien obszar, a nie chcę tak przykładów podawać który został, jakby jest osoba odpowiedzialna w pełni, ma pełną wiedzę, jakby, jakby to ona odpowiada za to, ale zawsze jest jakaś osoba, która w momencie, kiedy ta osoba się wyłączy, to ktoś może wejść, jakby wie rolę, może nie zrobi tego tak dobrze, tak szybko i nie tak precyzyjnie, ale jakby spowoduje, że jakby cały czas ten jakby proces dalej do przodu idzie, że nie zatrzymuje się, nie ma klatki stop. I tak było w wojsku, na każdym etapie, tak to było przygotowane. I my dzisiaj idą z takim. Tokiem rozumowania, jak budujemy strukturę naszej wiesz, na, na, naszych, naszych firm właściwie, to, to zawsze staramy się tak, żeby był jakiś backup dla danej osoby. Mówię, nawet to mogę być ja backupem, hmm. bo wiem, bo wychodziłem z tego, ale muszę mieć świadomość tego, że jak się coś wyłączy, e, przestanie działać tak, jak zostało zaplanowane, to ja w tym momencie mogę włączyć, bądź ktoś inny z mojego zespołu i może to uzupełnić. Tak często zdarza ci się schodzić do przysłowiowego okopu w swojej firmie. Teraz bardzo rzadko. Teraz już bardzo rzadko, po ośmiu latach układania. E, wcześniej no ale jakby... masz, y, masz przegląd sytuacji, no bo to jest właśnie tak, jak mówisz, nie? że mm. w wojsku jest też duży bezwład. Mm -hmm. nie? Że Ty byś chciał jako operator dużo zmienić, ale tak. to jest taka maszyna, mm -hmm. że ciężko się tam w ogóle przebić z tą ideą. Nie? I to tak, tak. Jak gdyby u siebie firmy, ja mam takie wrażenie czasami, że właśnie y, właściciele firm zapominają o tym, że tam jest ten pracownik, i trzeba czasami. Tam wejść, zobaczyć, albo nawet trochę popracować, wie, przejąć jego rolę, żeby zobaczyć, czego mu brakuje. No tutaj rozmawialiśmy w przerwie, że no na przykład y, można dużo odkryć i ulepszyć, bo no, umówmy się, jak zaczynałeś tworzyć firmę 8 lat temu, to przez 8 lat dużo się tam zmieniło na tej przysłowie i taśmie, na przykład. nie Czy w tym Okopie. Tak, to znaczy nie wiem, co można myśleć mówiąc okop, nie, bo. No ja mówię, wie, że taki. Ja wiem, Tomek, ale zobacz. Yy... <laughs> Rozumiem dzisiaj po, po, po tych latach prowadzenia firmy, że żeby wyskalować firmę, to trzeba ją poukładać. Żeby można było e, z dwóch domków przejść na 160, to to nie może być zrobione, wiesz, na zasadzie e, jakoś to będzie. No, jednak są pewne standardy, to czy w wojsku, czy w biznesie te standardy funkcjonują tak samo. I teraz od samego początku jakby mamy takie charaktery, że jakby staraliśmy się to układać, żeby to było w oparciu o coś, o system, nie o przypadek. I teraz, jeżeli chodzi o system, to na pewnym etapie rozwoju nawet nie masz możliwości bycia wszędzie, bo tego jest za dużo. Proces deweloperski jest bardzo skomplikowany. Jesteś w poszczególnych, kluczowych miejscach. To trochę tak, nie wiem, kierownik budowy, on nie jest przez cały czas na budowie. On jest w czasie prac zanikający. Kiedy widzi na przykład, nie wiem, jest zalewany fundament, to on sprawdza, czy odpowiednio jest wiem, zbrojnie, zbrojnie ułożone, tak? Jest w tym momencie, jest są jakieś inne etapy, i on spada na te etapy. I teraz jako właściciel firmy każdy właściciel firmy świadomie prowadzonej, ma jakieś takie punkty kontrolne, to trochę jak w tej łączności, to ci mówiłem, wiesz, z tymi jamerami, tak? Jest taki moment, kiedy wysyłasz informacje, bądź sprawdzasz, czy idziemy w dobrą stronę, czy się dobrze, jakby tutaj. Co nie zmienia faktu, że my cały czas jesteśmy, wiesz, no blisko jednak z naszymi współpracownikami, rozmawiamy, cały czas jesteśmy w interakcji, nie zostawiamy nas. Ich samych, tylko jesteśmy razem. Tak? Szczególnie e, teraz, w zależności od tego, e, za co odpowiadamy, na przykład Robert odpowiedzialny jest jeszcze teraz za zamieszkanie logiczne.pl, a my z Wojtkiem się z tego wyłączyliśmy. Zajmujemy się troszkę innymi, z obszarami, nowymi liniami, liniami biznesowymi i tak dalej. Robert odpowiedzialny jest i jest na bieżąco razem z project managerką, z naszymi współpracownikami w całym procesie. Natomiast on też nie wchodzi, wiesz, nie zajmuje się rzeczami e, operacyjnymi bo jak bardziej stara się patrzeć na wszystko z lotu ptaka, bo wtedy więcej widać. Jakby jest większa szansa na to, że się wyłapie taki moment, w którym się okaże, kurde, chyba nie do końca w tą stronę idziemy. A będąc mocno zaangażowany, to jest taki błąd, który chyba każdy początkujący menadżer popełnia, ja też tak, taki błąd popełniłem, że chcąc być dobrym, e, mówię teraz nie. Chcę być wszędzie, no, ale nie da się być wszędzie. No po prostu nie da się, bo coś ci zawsze umknie. A przede wszystkim umknie ci, jakby ogólny pogląd na to, co się dzieje właśnie w Twojej firmie. To się jak uśmiechasz? Bo chciałem wiedzieć telegraficzny w telegraficznym skrócie, nie? Czy, mm. co jest trudniejsze: bycie tym przedsiębiorcą czy bycie żołnierzem? Teraz? Nie mam tego nie, nie odpowiem ci, wiesz. Są momenty, kiedy jest przerypanie Panie, przedsiębiorcą, bo zmienność prawa podatkowego. Sam jestem właścicielem, współwłaścicielem biura rachunkowego, więc wiem, jak się często zmienia, z jakimi dylema dylematami muszą się e, borykać przedsiębiorcy. Swojego czasu mieliśmy spółkę jawną, później spółkę z okomandytową, później była spółka jawna, później z komandytowa, później z bo tak się szybko zmieniało. chciałeś płacić składki zdrowotne normalnie na działalność? Płacę składkę zdrowotną, no oczywiście wiesz uczciwie, każe podatnik, tak? W odpowiedniej wysokości. I teraz w zależności od tego, jak się zmieniał ten chaos legislacyjny, no tak podatnicy, tak, tak wiesz, przedsiębiorcy dostosowują swoje, swoje struktury i ciężko teraz wyliczyć składkę zdrowotną według nowego, nowej układanki, to naprawdę siedzą księgowe i się zastanawiają, drapią się po głowie, ZUS od kilku dni nie działa, ciężko jest cokolwiek coś tam wysłać, a oczekiwania co do terminów są i klienci również mają oczekiwania, że to będzie właściwie zrobione, a to jest Ekstremalnie skomplikowany. Przejście do błędu jest ogromna. I teraz, czy to jest łatwe, czy nie? Wiesz, jakby to nie stanowi dla mnie jakiegoś dużego problemu, takiego e, zarządczego, bo to jest element, w jakiej rzeczywistości, jakiej funkcjonuje. No, jakby tak do tego podchodzę. Także nie powiem ci, co jest łatwiejsze. Mi się wydaje, że bycie przedsiębiorcą jest łatwiejsze. Bo może większy wpływ na to, co się dzieje. Pomimo tego całego chaosu. To skąd pomysł na. Siły specjalne, a nie na przykład na to, żeby nie wiem, uczyć strzelać albo robić jakieś takie inne rzeczy podobne, które, które robią twoi koledzy po, po skończonej służbie. Kiedyś byłem w, w Herefordzie w, w Anglii u chłopaków z SAS i jedna rzecz mi utkwiła w głowie, że miałam taką zdolność, wydaje mi się, takiego wiesz, wyłapywania tych takich. Elementów funkcjonowania organizacji, sobie obserwuję, wyciągam syntezę później. I pamiętam kolejną rzecz, która mi została w głowie, że chłopaki po podziale bojowym, po odejściu na emeryturę, zajmują się różnymi działkami. Starają się nie funkcjonować w tym samym obszarze, ponieważ wtedy musieli ze sobą konkurować. Czyli że na przykład ktoś specjalizuje się w, nie wiem w elementach strzeleckich, uczyszczelać, to inna osoba na przykład uczy, nie wiem, ee, taktyki. Ktoś jeszcze inny uczy otwierania zamków, a jeszcze ktoś inny uczy taktyki low profile, a jeszcze ktoś inny uczy medycyny i tak dalej. teraz, jeżeli ja uczę kogoś strzelać i ta osoba chciałaby się nauczyć, ee, nie wiem, walczyć, to go przekierowuję do mojego kolegi, który zajmuje się taktyką. A na przykład ten kolega z taktyki chciałby ta osoba, która pozyskała tą umiejętność, nie wiem, bycia lepszym ee, żołnierzem, czy tam, nie wiem, kandydatem na żołnierza, chce się nauczyć medycyny polowarki, to przekierowuje do osoby, która, która się w tym specjalizuje, Czy nawzajem się polecamy. Będąc w jednym, jakby tu, koszyku, konkurujemy ze sobą. Rynek polski jest małym rynkiem. Patrząc na, na rynki europejskie czy zagraniczne, i co do zasady, bycie w tym tak zwanym czerwonym oceanie nie jest tak biznesowo byt korzystne. Jest to łatwe, bo to jest coś, co robiliśmy całe życie e, i jakby jest to dla nas najbardziej namacalne i takie najłatwiejsze do, do uruchomienia, ale uważam, że my jako operatorzy, jako żołnierze sił specjalnych powinniśmy szukać swoich szans również w innych obszarach, tak jak na przykład poszukałem w deweloperce, czyli e, kompetencje zarządcze, nie, kompetencje związane z, z zarządzaniem projektami, z, z zespołów, Wykorzystaliśmy inny obszarze, żeby nie konkurować ze swoimi kolegami. Tak samo teraz, projekt siły Specjalnej w biznesie, w żaden sposób nie konkuruje z kolegami ode mnie z, z jednostki czy też jakby z, z tego środowiska wojskowego, ponieważ my nie uczymy szczelać, my nie uczymy taktyki, my nie uczymy survivalu. my nie przygotowujemy do tego, żeby się lepiej obronić. My odpowiadamy na potrzeby biznesu, doświadczonych przedsiębiorców, którzy po wielu wielu latach mierzenia się właśnie z tą rzeczywistością polską dochodzą do takie ściany i, i szukają czegoś właśnie szukają tej treści w swoim rozwoju, bo, bo zazwyczaj to osoby, które robią duże biznesy, to osoby, które raczej osiągają sukcesy, a osoby, które osiągają sukcesy raczej inwestują w siebie w swój samorozwój i w pewnym momencie dochodzą do takiego wiesz sufitu, bo tych faktycznie informacji typu ukłuczołowych jest tak dużo. Że już one są na tyle powtarzalne i na tyle jakby podobne, że w sumie już niewiele wynosi, że pojawia się taki projekt, który tak naprawdę co do zasady nie w ogóle, nie był w planach, jakby nie było takiej intencji, żeby, 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 żeby w ogóle coś takiego robić, no bo my byliśmy przecież zaangażowani pełną energią w budowanie e, struktury pod e, deweloperkę. Zaangażowani w skalowanie, w, wiesz, w, zaangażowani w współpracę z inwestorami, i tak dalej, tak dalej, tak dalej, a nie w, w taki projekt związany właśnie z przekazywaniem wiedzy. Przypadkowo, bo jest taka uczelnia prywatna, biznesowa, tu w kontekście tego, jak się, jak się rozwijamy, tam też wylądowaliśmy i też czerpiemy i też się dzielimy swoją wiedzą właśnie z uczestnikami tych, tych kursów czy tych studiów. I po roku czasu bycia w takim grupie mastersów w ramach Asbiro, Koledzy, koleżanki, które tam zapytali się mnie, no bo słuchali mnie przez rok czasu, wiesz, dzieliłem się myślami, jakby spostrzeżeniem, trochę innym niż oni, no bo wiesz, ja jednak z tym biznesem tam miałem bardzo małą styczność, no ale jakby widziałem biznes jakby swoimi oczami, jak oceniałem pewne wiesz, rzeczy, one są bardzo podobne, czy to w wojsku, czy w biznesie, czy nie wiem, w kościelnictwie, czy gdziekolwiek, one są bardzo podobne, te mechanizmy. I miałem pewne swoje przemyślenia i pamiętam, jak podszedł do mnie Ewa i Robert i powiedzieli, poprosili, żebym ich zaprosił do swojego świata, bo oni są bardzo ciekawi, jak my właśnie w siłach specjalnych pewne rzeczy rozwiązywaliśmy, jak budowaliśmy zespoły, jak, jak planowaliśmy nasze działania, w jaki sposób w ogóle mm, układaliśmy całą sobie tu strukturę naszego działania. I suma sumarum wyszło tak, że takie zapoznawcze, trzydniowe warsztaty w górach zrobiliśmy. I okazało się, że dają one tak dużo wartości i właśnie tej treści, że poprosili o czy kolejne. Jakby ta grupa przeszła przez, jakby, wiesz, rozwijaliśmy to coraz więcej, coraz więcej, e, i teraz trochę tak było, jakby to samo się nakręciło. W ogóle, mówię, no nie mieliśmy takiego zamiaru, bo osoby, które ucz uczestniczyły w tych warsztatach, zaczęły wysłać swoich spółników, żeby im się jeszcze lepiej pracowało. Wspólnie zaczęli wysłać swoich bliskich, którzy też mają swoje przedsiębiorstwa, i suma summarum gdzieś tam się to zaczęło tak rozkręcać, yy, i no jakby dzielimy się tymi wiesz, tą, tą wiedzą w tym obszarze. Natomiast jest to projekt, który dopiero jest tak naprawdę nieco od dwóch lat ale osiem takich warsztatów zrobiliśmy, i on się powoli gdzieś tam rozwija, bo mamy coraz więcej zapytań, coraz więcej osób jest zainteresowanych yy, uczestnictwem. Także nie wiem, zobaczymy. życie pokażę. Byłem, widziałem. Byłeś? Tak, wydałem. nawet na zdjęciu tam cię widzę. No powiem ci tak, nie to, tak później patrzyłem na to z perspektywy swojej, nie? To, to jest takie trzy dni intensywnej, intensywnej pracy, ale też, znaczy tych uczestników, ale waszej też pracy, nie? Tak. Bo jest, jest was trzech, którzy chodzą z tymi ludźmi w terenie, pilnują ich i tak dalej. Jest jeszcze cały tam jak gdyby infrastruktura, infrastrukturę. Ja? No trochę no nie wiem. Jest w tym interes wasz jakiś oprócz tego, że nie wiem, macie jakąś yy, inaczej sformułuję pytanie. Chce wam się jeszcze? Chce nam się. Wiesz co to to, Bo to jest to, taka yy. to, to nie jest takie szkolenie, wiesz, że tam przynajmniej ja myślałem, że to będzie no, znowu będą jakieś gadki motywacyjne i tak dalej, nie? No to jest ja na przykład jak było do nauki ten Pierwszy etap, nie? Bo mhm. coś tam się trzeba było nauczyć. Nie chcę tutaj zdradzać kulisów i tak dalej. Zestresowałem się na przykład. Nie? I później tak się myślałem, Kurde, sam się w duchu się no, zestresowali mnie tym, że muszę się czegoś nauczyć w tak krótkim czasie, nie. Tak. Tej, jakiejś historii, nie tak. I, i, I to zaczęło być takie fajne, bo przypomniałem się czasy, kiedy byłem yy, no, takim młodzieńcem i były właśnie te wszystkie gry terenowe i tak dalej. Trochę takie, wiesz. Tak, tak. tak wiesz Tomek, bo. Mm... Czy nam się chce? Tak, nam się chce. Nie robimy tego zbyt często, bo pewnie by nam się wtedy nie chciało. To jest trochę tak, że wyjeżdżam w góry, wspinacie, bo jednak, będąc dość mocno zaangażowanym wiesz, w działalność biznesową, to jest bardzo eksploatujące. I potrzebujesz takiego wentyla, takiej dekompresji i te warsztaty, że my się wychowaliśmy, jakby na takim działaniu. To, co, co pokazujemy, no to jest jakby. Kontynuacja trochę tego, co robiliśmy wiesz, w siłach specjalnych. I, I to jest ten świat, do którego nam jest bardzo blisko. I on, on jest fajny, to jest nasz świat. No wiadomo, że staramy się to jakoś godzić. E, I będąc tam przez 3-4 dni z uczestnikami, my też się bardzo dużo uczymy. Przypominamy sobie wiesz, pewne rzeczy, e, ucząc, e, czy tam dzieląc się wiedzą. E, to jednak wiesz, no, na te warsztaty nie przyjeżdżają osoby, które nie mają doświadczenia. 95% osób, które tam dołączyła do tych warsztatów są osoby z bardzo dużym doświadczeniem biznesowym eee, i z takim, z takim jak perspektywą, że kurczę, chciałbym pójść dalej, ale widzę, że jakby już nie mam siły, motywacji, w sumie nie. Eee, dużo czy robi, ale to nie do końca wychodzi i, i jakby pokazujemy trochę inną perspektywę. Wiesz, no to jest, to jest bardzo podobna wiedza jak we wszystkich książkach biznesowych, tylko pokazana ocz, oczami eee, oficera sił specjalnych. Czyli, nie wiem, jeżeli na przykład bierzesz się za planowanie, to pokazujesz mechanizmy, które są dość powszechne, bo nie wiem, masz Project Management Instytut, który uczy zarządzania projektami i możesz tego uczyć, ale jeżeli zrobisz to samo w ramach MDMP i pokażesz na przykładzie, że e, można zaplanować tak, tak i tak, co jest bardzo podobne, ale w rzeczywistości to wykonujesz i masz okazję zmierzyć się z tym, że, że jak coś skopiesz, to to zaraz wyjdzie w praniu. Czyli to nie jest teoria, no, to musi jest faktycznie. I musisz być na klatę. I teraz, co zrobić, żeby następnym razem to zrobić lepiej? I robisz to jeszcze raz, I jeszcze raz, I jeszcze raz, aż rozumiesz, że, kurde, faktycznie tego elementu nie mogę pominąć w swoim codziennym działaniu, bo jak to pominę, to efekt będzie taki. To jest tylko próbka, nie? Mówię tu o, tym, o, o tych ćwiczeniach, ale. Ale jakby pokazuje bardzo dobitnie, że, że warto. No jakby sam dobrze wiesz, że, że jednak w głowie zostaje. Jak coś ileś tam razy przerobisz, i na własnej skórze przekonasz się, że to ma sens, no to, to będziesz dalej z tego korzystał. Tak czy nie tak? No ja dużo skorzystałem, dużo ludzi poznałem fajnych, ciekawych, z innego świata, z innych środowisk, to jest też fajne. Tak. Że ludzie się nie znają. Nie? Nie, nie wiesz, czy ten gość obok ciebie, który siedzi tutaj. Zatrudnia jedną osobę czy sto osób. Nikt, nikt nic nie wie o sobie i dopiero. dopiero się na, końcu się na samym jest. końcu się dowiadujesz, kto kim jest i faktycznie, no, to jest też taka. E... Dla mnie osobiście fajny, fajna rzecz, nie? fajne to jest, doświadczenie. To jest, to jest też coś takiego, że tworzymy taką mikrospołeczność. Nie? Mikrospołeczność ludzi o pewnym poziomie doświadczenia. I to jest tak, że fajnie się wymienić właśnie myślami, czy też doświadczeniem, czy nawet zrobić wspólny biznes, jakby rozumiejąc jakby podstawowe rzeczy w bardzo ten sam, znaczy ten sam sposób właściwie, tak? no, bo, no bo wszyscy idą według tego samego schematu, tylko wiadomo, pogoda się różni i jakby warunki pogodowe troszkę mogą tutaj się, się różnić, natomiast co do zasady em, staramy się utrzymywać ten sam standard, no i ludzie się różnią, nie? I doświadczenia ludzi się różnią, więc jakby to powoduje to, że mamy osoby, które by były po siedem razy u nas. Mamy osoby, które tak średnio są po 3 razy, bo tak dużo im daje to ten warsztat. No jest impuls. Jest. Może wiesz, też. Jest dla nas też. Mów mi się, że skalowanie firmy jest bardzo wymagające. Szczególnie jak się nie ma dużego podkładu w postaci zasobów finansowych. Jak, jak wiesz, są firmy, które ktoś dostaje w spadku to może pokusić się o pewne działania, no bo ma dużą poduszkę finansową i jakby może popełniać błędy. My mamy to bardzo małą przeszkodę na błąd, no bo wiadomo, że staramy się um, korzystać z tego, co mamy. I teraz naszym takim wentylem bezpieczeństwa, to jest właśnie nasze podejście do, do tego działania, to, czego uczymy na warsztatach i w ten sam sposób staramy się nasze firmy prowadzić. I jakby wiadomo, nie zawsze wychodzi to idealnie, jak to w życiu, ale co do zasady większość tych rzeczy, które robimy, to one jakby są spójne z tym, co, co wynieśliśmy z wojska. I właśnie to jest coś, co też no, my jako operatorzy wnosimy na rynek cywilny i to jest w ogóle dla mnie jakąś anomalią. Myślę, że społeczeństwo polskie dojrzeje do tego, że warto zatrudniać żołnierzy po siłach specjalnych, bo to jest całkowicie inny sposób myślenia. I dla przykładu. Ostatnio podjęliśmy współpracę z jednym z naszych kolegów, z którym służyliśmy w gromie. Odszedł na emeryturę we, we wtorek, w lutym, przepraszam, i czyli kilka miesięcy temu, więc jakby doświadczenia w, w świecie biznesowym, cywilnym ma bardzo mało. I włączyliśmy go w pewien projekt jako głównego organizatora zarządzającego tym projektem. I teraz tak, pokazałem system, ClickUp, na kim pracujemy, jak układamy, w sensie projekt był rozpisany w tym ClickUpie, powiedziałem na czym mi zależy, do kiedy pewne rzeczy muszą być zrobione, zostawiłem chłopaka samego. I co jest rzecz niebywała, bo gdybym zrobił to samo z zdecydowaną większością współpracowników, z którymi kiedyś tam w przyszłości pracowałem, a już nie pracuję, to by mi to zajął, musiałbym powiedzieć dlaczego, jaki gab obsługiwać, a w ogóle o co mi chodzi, i tak dalej, i tak dalej. I teraz mam takie porównanie, bo chłopak, um, który się tym zajął, on sam doczytał, jak pewne rzeczy zrobić. Wyszedł, wiesz, z taką wewnętrzną inicjatywą um, i poukładał rzeczy troszkę jeszcze lepiej niż ja to zrobiłem. Rozpisał pewne rzeczy w inny sposób po swojemu. Bardziej skutecznie, zaangażował się, nie musiałem tego, wiesz, mówić, przypominać, i był terminowy. Coś, co jest naprawdę nie jest standardem, jak dobrze wiesz. A tutaj ktoś wychodzi, zajmował się, zarządzał jakby w gromie pewnym, pe, pewnym obszarem, wchodzi w całkowicie inny obszar i robi to bardzo dobrze. I to jest coś, co jakby z perspektywy przedsiębiorcy zachęcam wszystkie osoby, które gdzieś tam mają możliwości i zatrudniają osoby, Rozejrzałbym się za osobami, które faktycznie e, skończyły. Mówię, mogę mówić za grom, ale myślę, że inne jednostki specjalne mają podobnie, bo znam osoby i z Lubnica z Formozy, i z Agatu, i z Nila, gdzie, gdzie jest kawał, kawał roboty chłopaki robią. także to... Ale oni wszyscy są na strzelnicach, bo robią kursy SERE albo Suriwal. Gdzie ich znaleźć? No. bo tutaj nasz no. operator miał tutaj magazyniera, no. też po wojsku. Ale nie, po, ale, nie po, ale nie po siłach specjalnych. No I jakby, dlatego, dlatego wiesz, no, pewnie trafiają się osoby z, z wojsk regularnych, które mają fajne wartości, tylko że w siłach specjalnych to z zasady ci najlepsi z wojsk regularnych trafiają. Tak? Więc jakby tutaj ja osobiście bym szukał e, osób, które, które mają właśnie takie doświadczenia. Chociaż mówię, nie ma tutaj reguły, bo jednym z naszych e, wspólników. W jednej z spółek celowych i współpracowników jest chłopak, który nie ma nic wspólnego z siłami specjalnymi w Straży Granicznej, ale ma na tyle, wiesz, poukładane w głowie i ma te swoje wartości gdzieś tam zakorzenione, że jakby wpisuje się idealnie jakby w ten nasz schemat, który, który my mamy. Mariusz, a powiedz mi. Słucham cię, Tomku. Jak ktoś jest na przykład operatorem Straży Miejskiej, to myślisz, że jest dobrym kandydatem, jak skończy służbę i pójdzie na emeryturę? Operator Straży Miejskiej? Jak to to jest? <laughs> to tak. <laughs> operuje przy blokadach. Nie wiem, stary, ale śmiejesz się. E, natomiast ja głęboko wierzę w to, że naprawdę można kawał fajny robić. Wiesz, świat zachodni pokazuje, że Zachód jest zepsuty. No co ty świat, w ogóle świat zachodni, To za porównanie? Świat, świat zachodni pokazuje, <noise> że mądry system korzysta z doświadczeń, właśnie żołnierzy, nie? Jest nawet to systemowo kurcze poukładane. A w Polsce dlaczego nie? Jakaś ustawa teraz powstaje, nawet chyba wiem, że w Senacie była. Co, stary kiedyś. która ma, ma to usprawnić. Natomiast czy tak będzie? Czy stary znajomy, który skończył służbę w policji, powiedział tak, Tomek, tam hmm. gdzie zaczyna się mundur kończy się rozum. Tam, kto był w cyrku, ten wojsku się nie śmieje, tak? A propos no. cyrku. Dzisiaj z moim bratem rozmawiałem e, i mówi tak, byłem ostatnio w cyrku i mówi, możemy się od nich uczyć procedur. Mówi tak, zakończyło się przedstawienie, wyszedłem z moimi dzieciakami na zewnątrz kupić lody, zjedliśmy te lody, już połowa namiotu była złożona, wszystko było jak wiesz, jak w zegarku, każdy wiedział, co ma robić, co ma składać, gdzie pakować, gdzie ładować, co ma podjechać. No, można? Można. Czyli w cyrku też się da. I w wojsku też się da. Były zwierzęta w cyrku, czy nie? Były zwierzęta tak? w cyrku. No to jakieś nielegalne, bo już nie wolno. Nie wolno? Tak. No, to nie Wiesz. wiedziałem. A powiedz, jak trafić do Was, żeby zapisać się na te warsztaty? Przede wszystkim. E Zapraszam na naszą stronę siły specjalnej w biznesie sswb.pl, no bo to jest skrót. Link będzie w, pod filmem. Dobrze, to fajnie. Natomiast zastanowicie się, czy, czy to chce... trzeba zabrać. To wiesz, tak, bo wszystkiego się każdy uczestnik dowie w swoim czasie. Generalnie trzeba się zastanowić, czy chce wyjść ze swojej strefy komfortu i zmierzyć się ze swoimi trochę jakby no, pewnymi słabościami. Po to, żeby pójść dalej, żeby zapalić troszeczkę wiatru w żagle i je popatrzeć na rzeczywistość troszkę w inny sposób. Bo mam taką właśnie obserwację, że, że w ten sposób właśnie nasi kursanci gdzieś tam dalej idą. Na pewno szybciej wyjdziecie ze strefy komfortu, jak traficie na jesienną albo zimową edycję. To tak. I weźcie sobie gumniaki wysokie. No Przedażą Teraz, teraz mamy w czerwcu w, y, mamy letnią, później we wrześniu mamy. No nie wiem, jak jesienna chyba będzie, to, czy jeszcze letnia. A widziałeś kiedyś typa, który w gumiakach zjeżdża na linię? No widziałem. No. Mam nawet film. <noise> Dobra, no. przechodzimy do pytań z komentarzy. Czy jeszcze chcemy coś dopowiedzieć? Nie. O czymś zapo zapomnieliśmy? Nie, myślę że, myślę, że jakby wszystko zostało powiedziane, to pytaj je będę odpowiadał. Wiem, o czym zapomnieliśmy powiedzieć. Bo Mów. to jest też ważny wątek. No mamy tutaj akcję zbierania, zbiórka jest, tak. na ronnego operatora tak gromu, to bezwzględnie to jest I tak, tutaj ja już robiłem komunikat odnośnie tej mhm. zrzutki i tak dalej, bo zbieram na rehabilitację. No tak jak powiedziałeś, to są goście, którzy coś robią, żebyśmy mogli sobie tam właśnie pisać te komentarze i gadać różne dziwne rzeczy. Ale ktoś tam jednak mimo wszystko jest. Mamy na, na jednym z budynków w jednostce taki duży napis. Jest w Polsce taka siła i to też powinno ja nie chciałbym, żeby zobaczyła patetycznie, ale głęboko wierzymy w to, że, że faktycznie robota, którą robią teraz nasi koledzy operatorzy, ona albo się przyda, bo będzie taka sytuacja, albo się przydaje, o czym nie można oczywiście na głos mówić. Słuchajcie, ja mam taką głęboką prośbę, bo żeby być w jednostce wojskowej grom, trzeba włożyć dużo pracy, wysiłku. Krwi i potu w to, żeby być na zespole bojowym. Żeby trafić do, do tej jednostki, trzeba naprawdę włożyć dużo, dużo pracy i wysiłku, a żeby być najlepszym w tym fachu i być najbardziej skutecznym w ramach operacji specjalnych, trzeba się zbliżać maksymalnie do granic bezpieczeństwa, żeby te działania, te szkolenia były maksymalnie realne i rzeczywiste. I teraz na 99,99% ,99 wszystko przebiega zgodnie z planem i szkolenie szkolenie jakby kończy się sukcesem, ale czasami zdarzają się wypadki i takiemu też wypadkowi uległ Łukasz, który jest teraz przygotowany do bardzo skomplikowanej operacji przez bardzo dobrych specjalistów i to jest bardzo dobrze, że udało się to zorganizować przez, przez naszych tutaj. Um, motodawców, natomiast wiemy też, żeby on się z tego wygrzeba mógł wrócić do służby, to musi przejść bardzo skomplikowaną i długą rehabilitację w, w Stanach Zjednoczonych, Ameryki Północnej. Um, jest jakby tutaj pewna prośba do Was, jeżeli możecie wesprzeć. To zamieścisz link pod tak. koment w komentarzu. To, to jakbyście mogli kilka tam złotych wrzucić, to, to byśmy byli bardzo wdzięczni, bo na pewno to pomoże się pozbierać, bo wiadomo, to też jest duży, duży szok dla, dla, dla młodego operatora, który, który po prostu włożył serce i, i jakby wszystko, co, co najlepsze, żeby być w miejscu, w którym jest. Tyle. Przechodzimy do pytań z komentarzy. Czy żeby dostać się do gromu, trzeba mieć wykształcenie średnie i do jakiego maksymalnie wieku biorą kandydatów. Czy jest jakiś maksymalny wiek? Jest maksymalny wiek. E, jeżeli chodzi o działy bojowe, to, to jest, jest granica maksymalnego wieku. Nie pamiętam, ile teraz to jest. Także tu na pewno bym zachęcał do wejścia na stronę jednostki wojskowej gromi i sobie doczytanie. E, nie wiem, czy jest taki wymóg, żeby było wykształcenie średnie. To też trzeba sprawdzić. Nie do końca się tutaj tym zajmowałem. Więc nie chciałbym tutaj poprowadzić Państwa w błąd. Czy zdaniem gościa stanowisko ministra obrony narodowej powinien piastować żołnierz w stanie spoczynku, znający specyfikację służby? To jest dobre pytanie. Wiesz, technokracja ma swoje plusy i minusy. Co do zasady, myślę, że osoba, która rozumie środowisko wojskowe, wie jak działa wojsko i czego się od niego oczekuje, byłaby lepszym ministrem obrony narodowej. Z drugiej strony mam też świadomość tego, że polityka to jest taki jednak organizm, który rządzi się swoimi prawami. I to musiała być osoba, która rozumie też środowisko polityczne, rozumie wiesz, te wszystkie wpływy, które gdzieś tam się pojawiają z lewej, z prawej, z przodu, z tyłu i umie się w tym odnaleźć. Czy taka osoba, taki technokrata, osoba, która faktycznie przeszła szlak bojowy, byłaby dobrym ministrem, no to musiała być też dobrym politykiem. To, to na pewno. Więc jakby tutaj Trzeba by trzeba to zważyć, ale myślę, że miałaby większą szansę zrobić coś dobrego dla wojska niż, nie wiem, na przykład psychiatra. Który... Albo perułkarz. Albo perułkarz, który, który, jest, który, 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 jest, który, jest, który jest po prostu osobą, która rozumie, jak działa świat polityki, no ale mówmy się, że nie rozumie, jak działa świat, bądź domyśla się, jak działa świat wojskowy. A myślisz, że ktoś, kto był dawniej uzależniony miał problemy z narkotykami, alkoholem. Jest dobrym kandydatem na marszałka. Sejmu. Najlepszym. Zna życie. Zna życie, tak. tak. Zostawiamy. Czy to prawda, że w Polsce działają prywatne firmy o profilu działalności wywiadownia gospodarcza? Tak. To prawda. To prawda z tego i względu... logicznie PL. z tego względu. Taki mały mikrodział. Tak, nie, nie. nie. My się tym nie zajmujemy, chociaż wiem, że, że są takie firmy, które się nie zajmują, bo są potrzebne. Są potrzebne. Dlaczego nawet. takie firmy słyszą? Dla przykładu kolega, który odszedł też z naszej jednostki, będzie się teraz zajmował właśnie. Bezpieczeństwem danej, danego przedsiębiorstwa, ponieważ okazało się, że bardzo dużo technologii zostało wykradzionej przez konkurencję i mają ogromne straty. Albo są produkty, które są, wiesz, kopiowane i przez to mają bardzo, bardzo duże straty. Nie chcę tutaj podać przykładów, bo, bo, to, bo to mógłbym, mógłbym tutaj Państwu unaocznić to, ale faktycznie jest tak, że jak ktoś ma jakiś pomysł i jak on wypłynie, że chodzi szczególnie tutaj o, o dane. Tak, techniczne, to, to to faktycznie można w jakiś sposób skopiować, jakby wpłynąć na, na obniżenie rentowności i takie faktycznie firmy są i tym się zajmują. Które nawyki z wojska czy sił specjalnych mogą w biznesie pomóc, a które mogą przeszkadzać? Pomóc może przede wszystkim e, samodyscyplina. Coś takiego, co e, może nie u wszystkich, bo tak by, też no wracamy do. Do tego, że jesteśmy różni i, i różne mamy swoje nawyki. E, to jest coś, co, jeżeli chodzi o samodyscyplinę, czyli coś, co motywuje do działania i daje nam tą wewnętrzną, gdzieś tam wewnętrznego drive'a do tego, żeby działać. Myślę, że e, nauczenie się działania zgodnie z jakimiś procedurami, żeby zrozumieć, że wiesz, jednak. Jak chcesz zrobić coś porządnie w długim okresie czasu, jeszcze większej jakby ilości, to musisz jakoś to poukładać. Nie? Jakby to, bo jakby jeżeli to nie jest poukładane, to w pewnym momencie wkłada się chaos, błędy i tak dalej. Więc jakby jeżeli ktoś, nie wiem, był operatorem sił specjalnych, to doskonale wie, jak na proces planowania. I on doskonale wie, że jeżeli pominą jakieś elementy w ramach procesu planowania, to później to się mieściło w czasie walki. Więc jakby. Te doświadczenia, z którymi wychodzi, one mu pozwalają lepiej zrozumieć to, że, no, że jednak warto, warto poświęcić trochę czasu na, na przemyślenie wiesz, działania, niż wejść w działanie bez, bez przygotowania. Co y, może utrudniać? No to y, jednak w wojsku jest tak, i to mi się zawsze nie podobało, czy się stoi, czy się leży, ta pensja się należy. Y, I to jest coś takiego, co jeżeli ktoś nie miał wcześniej w jakiś sposób zakorzenione, że musi faktycznie e, wyłożyć, pokazać swoją energię e, i zaangażowanie na stół, e, bo chce osiągnąć jakiś efekt, to, to może być tak faktycznie, że, e, że taka osoba się nie odnajdzie w wojsku. Znaczy w, w świecie cywilnym, bo będziemy o wydajnym pracownikiem, tak tu kolega Piotrek wspomniał, e, można się też dziwić, tak? że, że po prostu ktoś był przyzwyczajony do tego, że siedział na magazynie. I czy robił robotę, czy nie robił roboty, ta pensja wpadała. W rzeczywistości tak nie jest. Trzeba się wykazać. Trzeba się zaangażować. Jest psucie człowieka. Tak, może być. Może być psucie człowieka. Czy znaczy ja, ja się z tym zdarzyłem w korporacjach, bo wiesz, yy, to były takie sytuacje, na przykład, że ktoś tam jest, na jakimś stanowisku, i, I pewnie w wojskach też tak jest. Nie, nie, nie mówię, że specjalnych, nie? ale takim regularnym może też tak być. No bo zobacz, przychodzi taki młody. Był tu nawet y, z awl jeden człowiek, mm -hmm. który mówi, że szef podjął ryzyko. On przyszedł do niego z jakimś fajnym projektem. Mówi, o się Tak, mówił o wa y, y, tak. projekcie, y, walkę mamy we krwi. Nie? Świetny projekt, no. No, no, i, no i szef podjął ryzyko, bo wziął na siebie jak gdyby tak. to, że to się może wyrócić, bo coś się może komuś stać i tak dalej, nie? Tak. I tu się tak złożyło, że się akurat poukładało. Tak. No nie, ale jest taki na przykład inny gość, ktoś przychodzi do niego z takim projektem, on tam dostaje nie wiem, jakąś pensję i bez względu, czy ten projekt się uda, czy się nie uda, on, on nie dostanie za to więcej. Tak. A problemów mu przebywa. Tak. I, i, I on może stracić ten stołek. Tak. Więc z góry robi harakiri dla projektu i nie ma. I dlatego to wszystko masz, stoi. Masz, masz bezgeneracji. Bez I teraz mówię, to dużo zależy od człowieka. Natomiast środowisko w sił specjalnych pokazuje to, że jeżeli chcesz przeżyć, chcesz, wiesz, zrobić swoją robotę właściwie, no to musisz się jednak wykazywać, wiesz, tą inicjatywą, musisz szukać tych lepszych rozwiązań. Tak kiedyś pracowaliśmy, nie wiem, taktyka była bardzo głośna, dużo się krzyczało, mówiło i tak dalej, po czym nagle okazało się, że trzeba to zmienić. I zakładasz rząd nie odzywasz się, komunikujesz się gestami i robisz dalej swoją robotę, bo ewaluujesz, tak? Więc jakby, mówię, jestem w stanie zrozumieć, że w takich wojskach regularnych, kiedy ktoś ma posadę, to trzyma się ją, a mu pasuje ta posada, trzyma się e, rękami, nogami, no bo jest mu wygodnie, bezpiecznie, wierzę w swojej strefie komfortu. No w wojsku dość często są takie obrazki, no jak jest moje, takie moje doświadczenie. Natomiast mówię, w gromie, na oddziale bojowym, gdzie, w życiu. No, tam jest ciągłe wychodzenie z strefy komfortu. Przypomniałeś <laughs> ciągle mi, ciągle <laughs> jesteś poza strefą komfortu. <laughs> Przypomniałeś mi z tą noktowizją. Co ci przypomina Noctowizję? Tak, jak żyć tam przez jakąś Belkę przechodził, czy się czołgałeś, a Belka ci była po kolana, czy coś? Jak Mówisz, że to... tym małym żydalu znowu się ten wygadał? Mm -hmm. Nagrane jest. No to przypominam, że ten, który przechodził <laughs> przez Belkę, znaczy czołgał się, tak? Nie, 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 nie. On troszeczkę, to wiesz, przekoloryzował. To jak było naprawdę? Każdy ma swoją. Każdy ma swoją prawdę. Tak. Nie, no, dużo racji w tym jest. To, to, to faktycznie jest tak, Gdzieś na jedynce. I wiesz, i czy masz przedni sektor, to kurde trochę, w te, szczególnie w tej noktowizji, którą masz na oczach drugiej generacji, która nie jest najlepszym, najlepszym kurde yy, najlepszą noktowizją na rynku, to pewne rzeczy widzisz inaczej. No. I faktycznie wyglądało nie to... Nie widzisz. <laughs> nie widzisz. Jeż, wiesz, masz tak, że masz tak, że masz możliwość łapania ostrości, wiesz, na jednym oku masz dalej, na drugim masz bliżej. A ja przynajmniej na tej, na używałaś, no, kto który używałaś w Nuklewizji. No i można faktycznie takie głupoty zrobić. No. To było śmieszne, bo, bo później, jak sobie to uzmysłowiliśmy, jakby daro oczywiście wiesz, no nie mieszkał, <grym>, nie nimi o tym przypomnieć, to to laliśmy z tego, do dzisiaj z tego lejemy. Prywatna organizacja wojskowa w Polsce. Może jest możliwa? Co można myśleć o no, organizacja? Blackwater albo Armia Wagnera. Ojej, no, już. Czy tych... prywatna stacja kosmiczna w Polsce jest możliwa? Jest. To masz odpowiedź. A czy jest możliwe realnie? Czy ko kolejne pytanie, czy w Młodości czy te, czytałeś magazyn komando <noise> Tak naprawdę to mnie zainspirowało tego, że pójść do gromu. A w ogóle jest jeszcze komando? Nie mam pojęcia. Musiałeś czy chciałeś jechać na misję w Afganistanie. I jak wychodzi się na tym finansowo? To jest pytanie, które się bardzo często pojawia. Tak Ci powiedziałem wcześniej, jakby nie wyobrażam sobie innej sytuacji, jak jesteś wiesz, ze swoim zespołem, ze swoją sekcją i wiesz, jest wyjazd, dostajesz rozkaz. Jedziesz. Jakby, to jakby dla mnie to nie było dyskusji, nawet sobie nie wyobrażam, żeby, żeby potraktować to inaczej. Jak się wychodzi finansowo, jest dwukrotna pensja, więcej, więcej trochę tych pieniędzy jest. E, uczestnicząc właśnie w, w takich wyjazdach. E, to nie są dużo większe pieniądze. Jakbyś tam kokosów nie ma. No ale jest faktycznie trochę więcej kasy. Dobre pytanie. Dawaj. Czy w Polsce byli żołnierze sił specjalnych, mogliby zakładać biznesy w rodzaju firm headhunterskich z USA i łapać za pieniądze bandytów? Co, no to, to podobna sytuacja jak z tym Black, Blackwater, czy też, e, wiesz, stacją kosmiczną. Pewnie tak. No, pewnie tak. Pytanie, czy, czy rynek by... To kupił, czy, czy rynek byłby zainteresowany? Myślę, że, że nie do końca, jakby czuł się kompetentny, by na to odpowiedzieć, bo nie mam takich doświadczeń, ale pewnie, gdyby się bardzo ktoś postarał, to, to taką robotę mógłby robić. Jakie książki czytasz i które możesz polecić w treningu mentalnym, biznesowym? Dużo czytam. Bardzo dużo czytam. To zależy, wiesz, jakby w którym obszarze, bo te książki są. Wiesz, bardzo często powtarzalny, bo często mówią o tym samym, więc jakby w pewnym momencie to już czegoś się ulewa. Ale na pewno, co mogę e, polecić dla przedsiębiorców, to jest taka książka, która jest w ogóle dla mnie taką Biblią e, dla osoby, która prowadzi biznes, szczególnie mały biznes, to jest mit przedsiębiorczości. E, napisał to Gerber, zdaje się. Mała książeczka pokazująca w takiej pigułce, jak poukładać firmę, że ona była raz, że sprzedawalna, a dwa, żeby była wydajna. Więc naprawdę fajnie jest to pisane i to zachęca mocno. Z takich książek, związanych na przykład, nie wiem, ze zrozumieniem pewnych realiów tego, co nas otacza, to na pewno dobrą pozycją, taką bardzo wyświechtaną, ale taką, która daje też do myślenia, myślę, że ona też w pewien sposób na mnie wpłynęła, no to jest ten nieszczęsny, biedny, bogaty ojciec Kiyosakiego. To jest taka książka, która się przewija wielokrotnie i ona Wiesz, jak jest. Nie? Pewnie każdy, kto ogląda ten twój kanał, to, to ją czytał, albo o nie słyszał, ale jest coś takiego w tej książce, że ona inspiruje w pewnym etapie życia. Fajną książkę mam teraz w ręce, którą czytam: no to jest Dalio, odnośnie zasad funkcjonowania życia i biznesu. I to jest książka, która naprawdę daje do myślenia, bo, bo pokazuje pewne rzeczy, zasady, jakimi kierował się właściciel tej firmy Roy Dalio i w jaki sposób zbudował firmę, jaką. Jaką, jak, znaczy taką, która była jedną z największych firm e, w Stanach Zjednoczonych, i myślę, że z książek odnośnie zarządzania to Jacka Welsha bym polecił. E, winning zaczął zwyciężać, zdaje się, e, i bym polecił na pewno e, Blancharda e, Sytuacyjne Przywództwo. To jest też coś takiego, co, co jest taką bardzo fajną wiedzą e, związaną z zarządzaniem mm, kapitałem ludzkim, zespołem i tak dalej. Można powiedzieć, że tak podnosisz swoje kompetencje zawodowe? Między innymi dużo uczestniczymy, wiesz, studujemy praktycznie od, od, od wielu lat. Jesteśmy cały czas w aktywności, spotykamy się z grupami biznesowymi. E, cały czas jesteśmy aktywni w różnych grupach networkingowych, wjeżdżam na konferencje. Mocno, mocno, mocno angażujemy, bo to faktycznie otwiera oczy. Otwiera oczy, pozwala zrozumieć tą rzeczywistość, no i dużo czytamy, dużo słuchamy. To jest, wiesz, podcasty, kanały, kanały na YouTube, biznesowe. To jest coś, co jest takim standardem. Jak radzisz sobie ze stresem podczas wystąpień publicznych? Jakim stresem? Nie jest odpowiedź. Nie, nie. Wiesz co, jest tak, że... Jest yy, tak, to her, jest... herbata Ta. z prądem. <laughs> Pierwszy mój występ publiczny w ogóle w takim, wiesz, medium był stresogenny. To chyba było w przygodach przedsiębiorców i, i to było stresogenne. Później trafiłem do Maćka Wieczorka, do Bentleya e, i tam już było łatwiej, bo już mniej więcej wiedziałem, z czym to się je. E, I po drodze mam ileś tych różnych takich miejsc, które których gdzieś tam pokazuję swoją gębę i za każdym razem jest to troszeczkę łatwiej. Chyba sobie ten sposób z tym radzę, że coraz większe obycie powoduje to, że jest łatwiej. No, to sam chyba pewnie pierwsze odcinki miałeś, widziałem... Byłeś bardzo zestresowany, a teraz jesteś spokojny, jakieś wyluzowany. Ja nie to wiem. i tak, nic. Nie? Najgorsze <grym> były wywiady przed walkami tam w początkowych fazach. To już nie, w tak? ogóle musiało być, no. Nie, no bo ja najgorsze, co zawsze a, dla tak. mnie było najcięższe, to właśnie jak y, to było w 2007 roku i był wywiad i jeszcze musisz coś tam po angielsku. Kill him go albo coś tam, wie, że go rozniesiesz i. No. Żeby nie wyjść na półgłówka, tak? Tak. Powiedzcie, to, to, ja to, to było tak, straszne. Tak, tak, no, ale to widzisz to. To jest przykład tego, że nam brak tu, brakuje y, tego obycia z taką prezentacją publiczną. Z tego co wiem, to w, w Stanach, właśnie w szkołach, oni mają taki przedmiot, nie, żeby się prezentować publicznie przed, przed klasą, Zresztą... przed szkołą i mm. wychodzisz tak na forum później, że, że ty jesteś obyty z tym. Nie? I, I na przykład w treningu, y, jak szykowałem się na walki, po, uważam, że to powinien być element. W ogóle tego, jeżeli faktycznie występujesz przed jakąś publicznością i oczekuje się od ciebie, żebyś się ładnie wypowiadał na temat walki i tak dalej, to powinieneś sobie takie treningi przed kamerą zrobić, nie? Bezwzględnie. Wiesz, no, popatrzmy na polską edukację, jak już mocno wchodzimy w ten temat, bo czy gdzieś w ramach naszej polskiej szkoły są jakieś zajęcia z wystąpień publicznych? Ty, ale po, po co ci wystąpienia publiczne, jak masz religię? <noise> jeżeli, jeżeli masz. Yy... Nie wiem, jakiś projekt, tak? To być może pojawia się taka sytuacja, jak ktoś go przedstawi. Ale nie ma czegoś takiego, że ktoś się nauczył. Wiesz. Dalej, no, w szkole oficerskiej nie było czegoś takiego jak, jak wystąpienie publiczne. Przecież, wiesz, no, mów mi się, briefingi, odprawy i tak dalej, to sklep oficera. Nie ma tego. Jedna rzecz, która w wojsku się pojawiła, taka, która dała taką namiaskę, to jak jechałem, właśnie piesza z Afganistanu, to wysłali mnie na dwutygodniowe szkolenie ze współpracy cywilno-wojskowej, w ramach którego były osoby, które zajmowały się właśnie przygotowywaniem yy, tych dowódców do tego, żeby gdy przyszło do jakichś wystąpień publicznych, żeby miały takie podstawy. To, to tam pamiętam, że jakiś taki był punkt zaczepienia, ale tak to nie ma. No, edukacja postępuje w tak szybkim tempie, że szkoła publiczna i uczelnia na tym nie nadąża niestety. Mi się tak wydaje. Kolejne ciekawe pytanie. Czy abstynencja przydaje się panu w biznesie? O ile jest pan abstynentem? No, musiałbym być abstynentem, <grym> żeby na to odpowiedzieć. Jeżeli mowa o siłach specjalnych i biznesie, to chciałbym, aby gość mógł powiedzieć, czy posiada jakąś wiedzę na temat sił specjalnych w biznesie w Szwajcarii, ze względu na zabezpieczenia panujące w tym kraju. Nie mam takiej wiedzy. Pracowałem z Szwajcarami, z siłami specjalnymi szwajcarskimi. Eee, I jakby wiedziałem, jak działają, jak mają pewne rzeczy poukładane, jest to na bardzo wysokim poziomie, ale jak to funkcjonuje w biznesie, to nie wiem. Jak zaopatrujesz się na obecne prawo podatkowe i to, w jaki sposób w kraju jest prowadzona polityka gospodarcza? Ojej, temat tak rzeka. I pewnie kolejny odcinek z tego by wyszedł. Eee, mówię jako osoba, która no, jest z biura rachunkowego. I prowadzi 8 spółek swoich, jakby blisko tego jestem. I to jest jeden wielki pierdzielnik legislacyjny i, i merytoryczny. Także jest ciężko. To, to faktycznie jest bardzo wymagające, żebyś w jakbyś połapać. był takim gościem, który miałby jakbyś wpływ na to, nie? To jakieś zmiany zrobił, żeby móc ułatwić prowadzenie działalności. Zresztą kurczę. Dlaczego w Anglii prowadzenie przedsiębiorstwa jest dużo prostsze? Dlaczego przepisy, które nam funkcjonują są dużo prostsze? I wiesz, no ciężko mi się wypowiedzieć, bo powiem, że te wszystkie zmiany, które mamy dzisiaj, one wynikają z pewnych realiów naszych gospodarczych, więc jakby nie czuję się do końca kompetentny, żeby nawet jakieś złote rady. Natomiast faktycznie poziom skomplikowania przepisów w Polsce jest ogromny. Jakby tutaj jest tak dużo obwarowań, zależności. Nie wiem. Mamy jedną sprawę, która jest interpretowana w jednodziennie skarbowym w sposób A i ta sama sprawa potrafi być w sposób bezinterpretowany, a mamy to samo prawo. Mamy przepisy, które mówią o tym, w jaki sposób uzyskiwać pozwolenie na budowę w jednej gminie, a w drugiej gminie już wygląda to inaczej. Wiesz, no to jest, to jest, to jest trudne. To bezwzględnie jest trudne. Trudne Pomylę. jest, że urzędnik na jakiejś tam nie wiem, pensji 3, 4, 5 tysięcy decyduje o firmie, która odprowadza bardzo, rocznie bardzo dużo na przykład Bardzo dodatku. często tak jest. To, to tak jest. jest. No. Tomek, tak jest. Możemy się obrazić. Tak? i zamknąć się w piwnicy i powiedzieć, że nie wychodzę, albo po prostu zmierzyć o się z tym. taką Polskę walczyłeś? taką Polskę walczyłem? No właśnie. No. Walczyłem o Polskę bezpieczną, że, że ja mogę wyjść sobie spokojnie, na ogródku usiąść i mieć duże prawdopodobieństwo tego, że nikt mi nie wiedzie, kołcząc samochodem z jakimś kowiedziałcem w środku. No taką Polskę walczyłem. Przebrnęliśmy. I jest jeszcze pytanie, czy wciąż trenujesz Krav Pozdrowienia od Lewego, 18 batalion. To był dobry czas. Dzięki Lewy za to pytanie. No. Niestety nie, niestety nie. Jednak, jednak w siłach specjalnych czasu na trenowanie sportu walki jest bardzo mało. Głównie skupiamy się wokół strzelania, taktyki łączności medycznych, zarządzania, planowania, wiesz, tutaj jest, jest mało. Oczywiście mieliśmy zajęcia i sami się dość często tam laliśmy, ale, ale żeby tak faktycznie. Tak, kiedyś, no to, to jest coś, co być może wrócę. A powiedz mi jeszcze te wszystkie nawyki z wojska, które wniosłeś. Jak przełożyć na to, żeby w domu żonę poukładać, na przykład, zwłaszcza jak są te różne fazy, fazy księżyca i tak dalej. Miałeś na to jakiś wpływ? Masz Nie, to? no ja mam, ja wiesz co jest tutaj. Wyjeżdżam w góry. Aha, wyjeżdżasz w wyjeżdżam górę. w góry, wspinam się. No też, żeby no, że wszystko poukłada tak, trzeba. Tak? Wracam jeszcze, A Informujesz o łaskawie, kiedy wrócisz, czy tylko mówisz, że wyjeżdżasz? Wyjeżdżam, wyjeżdżam, wrócę jak ten, będzie bezpiecznie. No. W zasadzie tyle. Dziękuję. Tym bardzo optymistycznym akcentem kończymy <noise> naszą dzięki. fajną rozmowę. Jak zwykle. No, Linki do kontaktu z Mariuszem, na szkolenia, czy jeżeli by ktoś jakąś chciał nieruchomość albo jakąś poradę, to wszystko będzie w opisie pod tym filmem. Porad, porad odnośnie nieruchomości nie daję, natomiast jeżeli ktoś faktycznie czułby się na siłach, chciałbyś się zmierzyć się i zobaczyć, w jaki sposób można poprawić niektóre rzeczy w naszym codziennym funkcjonowaniu jako przedsiębiorcy bądź menadżerowie, to zapraszam. Zobaczymy, czy jest szansa, na to, żebyśmy się spotkali. Może będę i ja. Może i będziesz. Na, e, da let, na da, letniej da, edycji. da, da żadę? Na pewno Piotrek da. Piotrek tak. Do. Piotrek przynajmniej jest sprawny, to to ty dba o To Coś musi być, nie? Coś ma. No. Bardzo dziękuję. Ja również. I do zobaczenia. Dzięki wielkie.